dobrze przygotowani, mamy dobry sprzęt, znamy trasę, no chyba nic więcej nie potrzeba. W punktacji jesteście ex aequo w tej chwili z Krzysztofem Hołowczycem. Jakie będą wyniki tego rajdu, Paweł? No nie wiem jakie będą, zobaczymy po rajdzie. No będziemy się starać, żeby były dla nas dobre. Ty lubisz rajd Elmot? Chyba jak każdy rajd w kraju, może poza rajdem w Opolu. Generalnie wszystkie te rajdy lubimy. Rajd Elmot jest bardzo klasycznym rajdem, rozgrywanym od lat na tej samej trasie. Odcinki specjalne, wszystkie są tutaj asfaltowe, dość szybkie, techniczne, wymagające rzeczywiście no, bardzo perfekcyjnej jazdy kierowcy, szczególnie utrzymując tor jazdy. Tor jazdy tutaj będzie na pewno decydował o końcowych wynikach. I czekamy najpierw na przegrupowaniu, a później na mecie rajdu. I ruszyli, proszę Państwa. Mieliśmy problem po trzecim odcinku, ukręciliśmy półośkę, zjechaliśmy na, myśleliśmy, że to jest sprzęgło, no jak zwykle bardzo szybko usunięto nam tę awarię, ale było to najmniej szczęśliwym momencie, mieliśmy tylko 2 minuty między OS-ami, straciliśmy tam 7 minut, no i zaczęliśmy, że tak powiem, gonić w związku z tą sytuacją, natomiast 3 OS-y chyba wstecz miał jakiś problem. Krzysztof z prawym przednim zawieszeniem też się spóźnił, więc wydaje się być, że w spóźnieniach jest na zero. Mamy tutaj patenty na tym. Thank you.